Cześć, tu Marcin. Witam Was na kanale Dospel. Dzisiaj weźmiemy na warsztat kolejny rekuperator marki Berluf. Będzie to Spartan 200. Zapraszam. Najważniejsze, co możemy powiedzieć o centrali Spartan, to to, że jest najcieńszą chyba dostępną na rynku centralą podwieszaną do wentylacji i rekuperacji. Ma ona tylko 20 cm. Ja wiem, że niektórym z Was 20 cm może niewiele mówi, bo dla niektórych jest to tyle, a dla niektórych z nas będzie to tyle. Dlatego, żeby Wam zobrazować, ile to jest 20 cm, spójrzcie sami. Tyle. Tylko tyle urządzenie będzie nam odstawało od sufitu, czyli jest idealną opcją, żeby wcisnąć to nad zabudowę regipsową. Jak już polecieliśmy z główną cechą urządzenia, to idziemy dalej z komponentami. Standardowa budowa rekuperatora, jakim cechuje się Berluf, czyli filtry klasy filtracji EU4 z napylonym srebrem. Silniki komutowane elektronicznie DC, energooszczędne. Wymiennik tworzywowy o bardzo dużej płaszczyźnie, jak na urządzenie tych wymiarów. Ciężko jest normalnie w tych wymiarach w sprzęcie upchnąć tak duży wymiennik. Dzięki temu możemy być pewni, że odzysk ciepła będzie maksymalnie możliwy, nawet przy pełnym wydatku urządzenia. Po stronie czerpni-wyrzutni wymiennik posiada tacę ociekową oraz rurkę odpływową, która wychodzi od spodu. Rurkę odpływową docinamy później do żądanych wymiarów, żeby odprowadzić skropliny, tak więc ona zawsze jest skracana. Na obudowie zewnętrznej centrali umiejscowiony został zasilacz wraz z całą automatyką centrali i wszystkie gniazda zostały wyciągnięte tutaj na bok zasilacza. Należy pamiętać, że stwierdzenie jednostka podwieszana cechuje ją tym, że pracuje w płaszczyźnie poziomej, czyli de facto podwieszana pod sufitem. Tutaj urządzenie stoi nam na stole tak, abyśmy mogli lepiej Państwu zobrazować całe wnętrze urządzenia. Bardzo podobnie jak w poprzednim urządzeniu i w każdym kolejnym z linii Berluf, bezpieczniki i gniazda mamy wyciągnięte na jedną stronę. Zaczynając od prawej strony mamy gniazdo, gdzie wpinamy sterownik, czyli komputer ścienny, gniazdo wejścia zasilania, przycisk włączenia zasilania, dwa bezpieczniki odpowiadające za pracę silników nawiewnego i wywiewnego oraz dodatkowe styki, których nie ma w innych urządzeniach. Do tych styków podłączamy tu przełącznik ścienny, jednopolowy, do włączenia urządzenia na pełną moc. Dodatkowo mamy styk, do którego podłączamy przełącznik, który będzie nam odpowiadał za włączenie bypassu w tryb manualny albo automatyczny. Przy planowaniu instalacji dręczy nas jedno główne pytanie. Jaką instalację wybrać? Są wszelakiego rodzaju instalacje na rynku, natomiast najczęstsze pytanie jest, czy wybieramy instalację płaską czy okrągłą? Okrągłą. Płaską? Okrągłą. Płaską? Okrągłą. Płaską? Okrągłą. No przecież okrągłą. Mało istotne jest, który system wybierzecie. Dlatego, że fabrycznie dostajemy kanał płaski. W zestawie dołączamy Wam redukcję z przejściem na kanał okrągły. Dlatego nieważne, w której drużynie gracie, zawsze wygracie. Kończąc opis urządzenia, należy jeszcze zwrócić uwagę na dokładność i jakość wykonania. Urządzenie w stalowej obudowie ze stalową ramą jest naprawdę dobrze wykonane. Dokładnie, precyzyjnie, dobrze pozaginana blacha, idealnie polakierowane. Spójrzcie sami. Położyliśmy klapę dolną centrali, tak byście Państwo mogli zauważyć, jak centrala wygląda w całości. Nie dokręcamy jej, możemy jeszcze tego potrzebować. Centrala, tak jak mówiłem, po złożeniu finalnie zajmuje nam 20 cm. Co chciałem Państwu pokazać, to klapki filtrów tutaj, o, w tym miejscu i w tym miejscu. To są klapki dostępowe do filtrów, po których odkręceniu możemy wysunąć i wsunąć nowy filtr. Także nie ma obowiązku, nie ma potrzeby odkręcania przez klienta całej klapy dolnej. Wystarczy odkręcanie małych klapek, by wymienić filtry i na tym cały proces serwisowy klienta się kończy. Podsumowując. Jeśli szukamy rekuperatora o dobrej wydajności, dobrej energooszczędności i z dobrą klasą filtracji, a nie mamy kompletnie na niego miejsca, Spartan jest idealnym wyjściem.
Umiejscowimy go w dowolnym punkcie domu i jego niewielka wysokość, 20 cm, pozwoli na wygodne jego zabudowanie. Dzisiaj to było na tyle. Dzięki za uwagę, dzięki, że byliście z nami. Widzimy się przy kolejnej realizacji. Na razie, do zobaczenia, hej, cześć. Wracamy. Biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy oraz zaostrzające się normy, przypominamy Państwu, że wszystkie centrale z naszej oferty są w klasie energetycznej A. Prowser, Optimal, Spartan, Selena, cała oferta, klasa energetyczna A.